Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jaką ważną wiadomość ma dla Ciebie Wszechświat. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z cytrynem, druga z tygrysim okiem i trzecia z kamieniem słonecznym. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć może o jakiejś sferze swojego życia, albo o jakimś pytaniu, o jakiejś kwestii, odnośnie której potrzebujesz jakiejś wskazówki, porady, jakiegoś spojrzenia może z innej perspektywy i wybrać ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała cytryn i kartę dotrwać do końca, na której mamy jakiegoś geparda czy jakiegoś innego dużego kota, który dobiega tutaj, wręcz dolatuje do takiej flagi jakby na mecie, czyli tak jakbyście byli już dosłownie o krok od spełnienia jakiegoś swojego marzenia. Tutaj mamy też gwiazdki, które właśnie sugerują mi jakieś marzenie albo jakiegoś swojego celu, więc jeżeli jest coś, nad czym pracowaliście, w co bardzo się zaangażowaliście, na czym Wam bardzo zależy, to taka wskazówka, podpowiedź, zapowiedź może wręcz, że jest to już tuż, tuż za rogiem. Ale zobaczmy, co mamy dalej. Może jeszcze jakaś wskazówka odnośnie tej sytuacji, może coś innego nam się pokaże. Popatrzmy na Waszą ogólną energię. Karta Rydwan. Kochankowie. Kochankowie po raz drugi, karta Słońce i karta Koło Fortuny. Okej. No właśnie, bo tak pomyślałam, że no jakby to już było tak, znaczy z jednej strony jesteście już tuż, tuż za rogiem, ale jakby to było już na takiej zasadzie, że już jest, wiecie, prosta, przejrzysta droga, to pewnie nie wyszedłby ten temat tutaj w tym czytaniu. Więc to mi tak zasugerowało, że może jest jeszcze jakaś blokada, jeszcze jakiś jeden element, na który musicie zwrócić uwagę. Coś, co jeszcze Was dzieli może właśnie od tego sukcesu, od tego spełnionego marzenia. Coś, z czym być może jeszcze warto, żebyście jeszcze popracowali. No i co my tutaj widzimy po tych kartach? Dla części z Was może tutaj chodzić dosłownie właśnie jakiś związek. Pracujecie nad tym, żeby poprawić jakąś relację, w której jesteście. Może od dawna z nikim nie jesteście i to było takim tematem, nad którym pracowaliście, żeby móc, nie wiem, otworzyć się, zamanifestować może partnera albo partnerkę, miłość w swoim życiu, żeby kogoś poznać. Albo może to też właśnie sugerować jakiś inny temat, tak, ale coś właśnie takiego bardzo bliskiego waszemu sercu, coś, na czym wam bardzo zależy, coś, z czym chcielibyście się jakby, wiecie, zjednać, połączyć, czego chcielibyście dotknąć, dosięgnąć. I co tutaj widzę? Parę rzeczy. No właśnie tak, z tą kartą Rydwan po pierwsze, na której mamy kolesia, który jedzie tym Rydwanem i jakby wyhamowuje te dwa konie. Tutaj na tej karcie akurat taki obraz mamy, że tak jakby z jakiegoś powodu hamował, powstrzymywał się przed dotarciem do sukcesu i widzę to trochę jako taka wasza obawa może przed tym, przed realizowaniem tego swojego marzenia. Bo często jest tak, że z jednej strony owszem, chcemy, żeby coś się w naszym życiu pojawiło, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś dostać, ale często jakby w tej nieświadomej sferze jest jakaś obawa przed tym jednocześnie, że co na przykład jeżeli poznam miłość swojego życia, a on albo ona mnie odrzuci, tak? Ja się zakocham, a ta osoba mnie nie będzie chciała. Albo co jeżeli na początku będzie fajnie, a później się ta relacja popsuje z jakiegoś powodu, tak? Albo co jeżeli ta osoba mnie no właśnie odrzuci, albo nie zaakceptuje, albo pozna moje prawdziwe ja i po jakimś czasie zmieni zdanie na mój temat. Więc czasami i jakby to jest takim, no może być takim powodem właśnie tego, czemu sami siebie w pewien sposób sabotujemy, w jakiś sposób powstrzymujemy przed tym, żeby ten swój cel osiągnąć, tak? Bo ta obawa przed tym, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć, jest o wiele większa i bardziej taka przerażająca dla nas, niż to szczęście, które moglibyśmy dostać.
Więc w takim przypadku, tutaj też zresztą tych kart, mam takie poczucie, że to jakby może chodzić o jakąś sytuację z przeszłości, gdzie może mieliście właśnie to, na czym wam zależy. Załóżmy, że to był właśnie związek, może to była jakaś, nie wiem, świetna praca, którą straciliście, albo jakieś duże pieniądze, które mieliście, a później jakoś wasze życie się potoczyło inaczej i, nie wiem, klepaliście biedę, albo po prostu jakąś mieliście bardziej stresującą sytuację finansową. Ale tak jakby, no właśnie w przeszłości mieliście, już powiedzmy tą miłość, tak? Mieliście jakiś szczęśliwy związek, a później pojawiła się w waszym życiu sytuacja, która była, jakby to delikatnie powiedzieć, niemiła dla was, raniąca, rozczarowująca, właśnie z jakimś dużym rozczarowaniem może się tutaj spotkaliście. I tak jakby to rozczarowanie, jakiś brak czegoś, tego, tej ważnej dla was sytuacji, sprawy, rzutował teraz na to, albo tak jak byłby taką kłodą pod nogami w drodze do osiągnięcia właśnie na nowo, do zdobycia na nowo tego, do czego tutaj dążycie. Więc zobaczmy, co mamy tutaj jeszcze dalej. As kielichów, karta śmierć i odrodzenie, czwórka buław, król monet, piątka buław, dziewiątka monet. Mocno mam takie poczucie właśnie, że tak jak na samym początku powiedziałam, że to, czego chcecie, jest niemalże tuż za rogiem, ale no właśnie, jest jeszcze ten element, który jest w was, ta jakaś wasza obawa, która trochę tak jakbyście mieli, jakby ta obawa była takimi klapkami na oczach. I mimo tego, że ta sytuacja, wasz sukces stoi niemalże tuż przed wami, to wy patrzycie, jakby przed samymi oczami macie tą klapkę, macie tą obawę, że nie zasługujecie na przykład, tak? Albo że znowu nie zasługujecie na ten swój sukces, albo że znowu ta jakaś sytuacja z przeszłości się powtórzy. Tak jakby to sprawiało, że nie pozwalacie sobie sięgnąć po to, czego tak naprawdę tak najbardziej chcecie. I pojawia mi się też taka energia tutaj, że jakby sytuacja, w której jesteście teraz, być może przyzwyczailiście się do niej na tyle i czujecie się w niej na tyle bezpiecznie, że no właśnie tak jakbyście się bali zrobić ten jeszcze jeden krok do przodu. Bo jak zrobicie ten krok, no to nie wiecie, co was tam czeka, tak? Może być pięknie i może być wspaniale, tak jak sobie to wymarzyliście, no ale prawda jest taka, że to jest ryzyko i że może ktoś was zranić. Może się coś potoczyć tak, że no, że się rozczarujecie, tak? Że nie pójdzie po waszej myśli. I tak jakby tego się tutaj boicie, tak jakby wam brakowało jeszcze trochę odwagi do tego, żeby skonfrontować się z ewentualnymi niepowodzeniami. I to nie jest tak, że ja widzę, że tutaj się na pewno coś złego wydarzy, bo to nie chodzi o to, czy się wydarzy coś złego, czy nie. Tu chodzi o to, żebyście uświadomili sobie, że no takie jest życie i że zawsze jest, wiecie, no raz pod górkę, raz z górki, różne rzeczy się przydarzają, na pewne sytuacje mamy wpływ, na pewne nie, jakby nie mamy wpływu na to, że coś się wydarzy, ale zawsze mamy wpływ na to, jak my się do tego odnosimy, zawsze mamy wpływ na to, jaką my postawę wobec tego bierzemy. I myślę, że ważne jest, żebyście uświadomili sobie, że nawet jeżeli coś trudnego się wydarzy, to wy dacie sobie z tym radę, tak? Że wy dacie radę sobie z tym poradzić, że dacie radę rozwiązać jakiś konflikt, że dacie radę
poradzić sobie z jakimiś ewentualnymi niepowodzeniami czy trudnościami. To jest ważne, to żebyście wy w sobie znaleźli taką większą pewność siebie, że nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu pomiędzy, powiedzmy, mną a potencjalnym partnerem, to ja mam gotowość do tego, żeby stanąć do tego konfliktu, żeby go rozwiązać, albo żeby, nie wiem, jeżeli to będzie sytuacja, że ta osoba może stwierdzi, że nie chce i się wycofa zupełnie, to wy macie pewność, że wy sobie sami z tym poradzicie, jakby z tą sytuacją, że będziecie potrafili, nie wiem, popracować z emocjami, które się w was pojawią, albo macie jakieś wsparcie, jakiegoś terapeuty, czy kogokolwiek innego, jakieś metody pracy z takimi tematami, że sobie po prostu z tym poradzicie. Bo to jest tutaj istotne. No bo tak jak mówię, no różne sytuacje się w życiu dzieją. Jedne mogą być, wiecie, zależne od tej drugiej osoby, niektóre mogą być jakby zupełnie nawet niezależne, jakaś, no nie będę mówić już, wiecie, mam na myśli jakieś tragiczne sytuacje, jakby na to nie mamy wpływu, no nie, ale takie rzeczy mogą się wydarzyć. I tutaj chodzi o to, żebyście wy mieli w sobie takie poczucie, że jestem gotowa, jestem gotowy podjąć tego ryzyka, bo wiem, że nawet jeżeli coś trudnego się wydarzy, to ja sobie po prostu z tym poradzę. Że to mnie nie załamie, że to mnie nie powali. Nawet jeżeli to na chwilę, tak? Ale wiem, że będę, jakby mam w sobie odwagę po prostu do tego, żeby tak, z takim sytuacją stawić czoła. I dlaczego to jest ważne? No bo jeżeli masz taką postawę, no to masz odwagę zrobić ten krok do przodu i iść do tego, co tutaj już stoi i czeka na ciebie. A jeżeli masz taką postawę, że ja sobie nie poradzę, jak coś się, wiecie, wydarzy, no to nie zrobisz tego kroku, bo wolisz zostać tutaj w tej bezpiecznej swojej przestrzeni, niż jakby zaryzykować i zaangażować się, tak, w jakąś nową relację, czy sięgnąć po jakiś większy sukces. Czyli jeszcze na przykładzie może pracy zamiast związku. Jeżeli chcesz aplikować na jakąś wyższą pozycję niż masz teraz, na której jeszcze nigdy nie pracowałaś albo nie pracowałeś i masz taką postawę, że jeju, że co jeżeli to mnie przerośnie, a co jeżeli to się wydarzy, albo co jeżeli będą chcieli ode mnie, żebym, nie wiem, poprowadziła jakieś spotkanie, czego jeszcze nigdy nie robiłam czy nie robiłem i boisz się tego i cię to przeraża, no to zrezygnujesz z tej oferty i się wycofasz, zostaniesz tam, gdzie jesteś. Ale jeżeli podejdziesz do tego z takim nastawieniem, że no kurczę, wszystkiego się mogę nauczyć, tak? Nawet jeżeli wydarzy się coś, jakiś problem, którego nigdy wcześniej, z którym nigdy wcześniej nie miałam, czy nie miałam do czynienia, którego wcześniej nie rozwiązywałam, czy nie rozwiązywałem, no to ja się mogę tego nauczyć. Wiem, że są osoby, które już to kiedyś robiły, wiem, że są różne szkolenia, z których mogę skorzystać, wiem, że mogę się kogoś w pracy, w tej, albo nie wiem, może jakichś znajomych na podobnych stanowiskach zapytać, poprosić o poradę, ja wiem, że ja sobie poradzę. To nie znaczy, że będzie łatwe i wszystko będzie z górki, ale ja wiem, że nawet jeżeli coś nie będzie łatwe, nawet jeżeli coś będzie jakby ponad mnie, to ja mam gotowość do tego, żeby do tego stanąć, żeby poszukać rozwiązania i żeby pójść dalej. I wtedy masz odwagę właśnie, żeby zrobić ten krok i żeby wziąć, na przykład jakby zdecydować się na taką, na takie stanowisko. Okej, dalej siódemka buław, siódemka kielichów. I piątka mieczy. No właśnie. No właśnie, tutaj te wątpliwości się pojawiają. Także co, tak jakbyście analizowali wszystkie negatywne scenariusze, wszystko, co może pójść nie tak. I bali się, że sobie właśnie z tym nie poradzicie. Ale pamiętajcie, że też to, że jesteś tu, gdzie jesteś teraz. Jakby powiedzmy, że jesteście tutaj, w tym miejscu, tak? A wasza sytuacja jest w tym miejscu. I jeżeli tu są jakieś problemy w tej sytuacji waszej, a wy jesteście jeszcze w tym miejscu tutaj, to wy też może widzicie jakieś potencjalne problemy, ale jakby nie macie dostępu, jakby nie patrzycie jeszcze na tą całą sytuację już z tej perspektywy, w której byście byli tutaj. Czyli nie macie jakby dostępu, nie widzicie wszystkich też możliwości rozwiązań.
Więc teraz może Wam się wydawać, że nie wiecie, co byście zrobili, ale jak przejdziecie jeszcze te parę kroków przez swoje życie, dojdziecie do tej sytuacji, będziecie w tej sytuacji, to też będziecie mieli trochę inną perspektywę na to, gdzie jesteście i na to, jaki macie wachlarz możliwości, co możecie zrobić z ewentualnymi jakimiś trudnościami. Więc to, że teraz nie widzicie żadnego rozwiązania, to nie znaczy, że go wcale nie ma. Nie widzicie go, bo po prostu nie jesteście jeszcze w tej sytuacji. Nie patrzycie jeszcze z tej perspektywy, jakby z perspektywy sytuacji, w której ewentualny problem mógłby się pojawić. Trochę zagmatwane, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Więc to takie myślenie, też nastawianie się na to, co mogłoby pójść źle, no właśnie to z jednej strony wynika z tego, że w przeszłości doświadczyliście jakiegoś rozczarowania, w przeszłości coś was może przerosło i nie wiedzieliście, jak sobie z tym poradzić i boicie się, że jakby projektujecie to na tą obecną sytuację, na jakiś przyszły sukces, boicie się, że znowu coś takiego się pojawi. I to was właśnie tak trochę jakby sabotuje, to was jakby powstrzymuje przed tym, żeby ten krok do przodu zrobić. Ale też pamiętajcie, że kiedy cokolwiek się tutaj wydarzyło w waszej przeszłości, cokolwiek za niepowodzenie to było, no to już minęło trochę czasu. Dla części z was to może być, nie wiem, parę miesięcy, dla części z was to może być parę lat. Ale ilekolwiek tego czasu nie było, to wy przez ten czas też się zmieniliście. I też na pewno dużo rzeczy zrozumieliście i dojrzeliście, wielu rzeczy się nauczyliście. Więc to, że wtedy pojawił się w waszym życiu jakiś problem, jakaś trudna sytuacja, z którą nie potrafiliście sobie poradzić, to nie znaczy, że jeżeli ponownie taka sytuacja się pojawi, to że znowu sobie z nią nie poradzicie. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że nabraliście właśnie więcej takiej dojrzałości, więcej takiej życiowej mądrości do tego, żeby z taką sytuacją, ewentualną sytuacją sobie właśnie lepiej poradzić i żeby teraz tym razem przed nią przejść. O ile się taka pojawi, bo tak jak mówię, wcale nie widzę, żeby ona się pojawiła, raczej widzę, że wy macie obawy, że coś się źle potoczy. Co wcale nie znaczy, że się źle potoczy. Okej. Z kart emocji mamy kartę współczucie, podniecenie, żal. Okej, więc tak, no podniecenie na pewno, no bo czuję, że jak myślicie o tym, co, że to już jest za rogiem, no to wiadomo, że aż się chce po prostu podbiec do przodu, tak? No ale właśnie to takie, że z jednej strony chcemy, a z drugiej strony jest coś, co jeszcze nas blokuje i mając tą kartę żal, też możecie się zastanowić, czy macie jeszcze do kogoś żal, kogoś z przeszłości, a może do siebie, bo czasami też taka emocja właśnie żalu do kogoś, czy poczucia, nie wiem, niesprawiedliwości w odniesieniu do kogoś, to też może być coś, trochę wiecie, jak taka kula u nogi, coś, co nas trzyma jeszcze w przeszłości, mimo tego, że spełnienie naszych marzeń jest tuż za rogiem, prawie że na wyciągnięcie ręki, no to jeszcze coś nas właśnie w tej przeszłości trzyma i to może być właśnie taki żal do kogoś o coś. No to wtedy też możecie, nie wiem, zamknąć oczy, wyobrazić sobie, że rozmawiacie z tą osobą i jej powiedzieć wszystko, co wam leży na sercu, w myślach. Albo możecie napisać list do tej osoby i też tego listu wcale nie musicie tej osobie wysyłać ani przekazywać. Chodzi o to, żebyście wy to przepracowali, żebyście wy z siebie wyrzucili po prostu to, co wam na sercu leży, tak? To, co was jeszcze gdzieś hamuje, to, co was jeszcze boli. Karta wstręt, no właśnie, obojętność i oczekiwanie. No właśnie, to nie jest tak, że te sukcesy i spełnienie naszych marzeń samo do nas przychodzi, wystarczy, że my poczekamy. To jest tak, że to my idziemy do sukcesu, to my wychodzimy do naszego spełnionego marzenia. I choć tak wiecie, wewnętrznie, tak? Że to my musimy mieć w sobie tą gotowość, żeby po to sięgnąć. A jeżeli ja się boję, że się rozczaruję, albo ja się boję, że nie wiem, ten mój sukces nie będzie taki cukierkowy, jakbym sobie tego życzyła, że to będzie właśnie rozczarowanie, albo jeszcze coś mnie zrani, ktoś mnie zrani i się wycofuje, no to nie jest tak, że
z czasem coś samo przyjdzie. To wszystko właśnie opiera się na tym, jakie my mamy nastawienie, jaką my mamy gotowość na coś. Ok, weźmy jeszcze jakąś kartę porady dla Was na koniec. Mamy kartę drzewo, podpisaną jeszcze let them go, tak? Po angielsku, po polsku to bym powiedziała odpuść sobie, ale odpuść sobie właśnie coś, kogoś z przeszłości. Więc tutaj znowu wracamy do tej sytuacji z przeszłości. Co to jest za rozczarowanie? Co to jest za zranienie? Co to jest za osoba, która Was zraniła albo rozczarowała? Co to jest za sytuacja, którą się rozczarowaliście albo poczuliście się zranieni w jakiś sposób, która trzyma Was w przeszłości? Bo to jest to. To jest to, tak jakby to stało dosłownie teraz przed Wami, jak taki mur i oddzielało Was od tego spełnionego marzenia. I na to tutaj warto popatrzeć, zrobić ten porządek, wyżalić się, wypłakać, powiedzieć sobie, co tam było nie tak, może porozmawiać z kimś jeszcze na ten temat, po prostu zrobić ten porządek, żeby poczuć, że jesteście gotowi zostawić tę sytuację za sobą. Dobrze. Okej. To by było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała Tygrysie Oko i kartę Dlaczego, na której mamy narysowanego pana albo panią, w sumie nie jestem pewna, co to za osoba, która albo który sięga po książkę ze znakiem zapytania na okładce. I pierwsze, co mi się tutaj pokazuje, to tak jakbyście byli w jakiejś sytuacji, w której może utknęliście pomiędzy jakimiś dwoma opcjami i nie wiecie, co wybrać, albo jakby nad czymś się mocno zastanawiacie na zasadzie, co mam z tym zrobić, a tak jakby brakowało Wam, jakby nie wiecie, co z tym zrobić, albo nie wiecie, jaką opcję wybrać, dlatego że macie za mało informacji po prostu na ten temat. Bo no, czasem tak się zdarza, że właśnie tak utkniemy i nie wiemy, czy wybrać opcję A, czy wybrać B. Ale często właśnie powodem tego jest to, że jest jakby zbyt wiele niewiadomych. I często te opcje nam się wydają bardzo podobne do siebie. Albo mają jednocześnie, więc tak samo dużo plusów i minusów, mimo że są zupełnie inne, no to tak jakby nam brakowało właśnie jakiejś informacji, może głębszego zrozumienia sytuacji, w której jesteśmy. Więc zobaczmy, co mamy dalej. Parę kart jeszcze na jako ogólną energię, na Waszą ogólną energię, w jakiej jesteście energii, w jakiej jesteście sytuacji, w jakim jesteście nastawieniu. Mamy kartę kapłanka, koło fortuny, koło fortuny po raz drugi, karta świat i jedna chciałam, ale mamy dwie. Pustelnik i magik. Dokładnie tak. Czyli tak jakby to była jakaś sytuacja, od której bardzo dużo zależy. Jakby, nie wiem, czy dosłownie Wasze życie zależy, ale na pewno dużo w Waszym życiu zależy od tej decyzji. Może chodzi o jakąś przeprowadzkę gdzieś za granicę, czy do innego miasta, albo jakąś po prostu dużą zmianę. I tak jakbyście... No właśnie, kompletnie nie wiedzieli, co macie zrobić. Jakbyście się bili ciągle z myślami, odbijali od jednej opcji do drugiej, jakbyście już przewałkowali tą sytuację na 1000 różnych sposobów i dalej nie wiedzieli po prostu, co macie z tym zrobić. Jakbyście już byli po prostu wymęczeni nawet analizowaniem i rozmyślaniem. No i dalej nie wiecie, co z tym zrobić, więc popatrzmy dalej. Co tutaj jeszcze mamy? Karta diabeł. Trójka mieczy. Czwórka kielichów. Hmm.
No właśnie, i to dlaczego ciągle mi tutaj, jakby, może inaczej, bo tak, jedna to jest to, co tutaj widzę, że jest jakaś decyzja do podjęcia. Ale też patrząc na te karty, mamy trójkę mieczy, jakieś zranienie, czwórka kielichów, która mi się kojarzy często właśnie z takim odrzuceniem, poczuciem bycia odrzuconym przez coś, przez kogoś. Może zastanawiacie się, czy odejść z jakiejś relacji, czy zostawić kogoś, może jakaś toksyczna relacja z jakąś, nie wiem, toksyczną, narcystyczną może osobą, może z osobą uzależnioną od czegoś. Tak jakbyście tutaj się zastanawiali nad tym. Z jednej strony wiecie, że was to rani i wiecie, że tak racjonalnie myśląc, wiecie, że powinniście tę relację zakończyć, ale może jeszcze nie potraficie tak emocjonalnie tego zrobić. Jakby emocjonalnie jesteście jeszcze przywiązani do tej osoby. Może z jednej strony odpala wam się takie, że nie chcecie zranić tej osoby, bo wiecie, że odchodząc ta osoba poczuje się zraniona i to was jeszcze trzyma. Z drugiej strony może wy czujecie się przywiązani właśnie i wiecie, że odpuszczając sobie tą osobę, odpuszczając, kończąc relację z tą osobą, jakby z jednej strony was to uwolni, ale z drugiej strony jednocześnie was to zrani. Więc tak jakbyście byli naprawdę bardzo w takim potrzasku. Więc znowu to pytanie, dlaczego? Dlaczego? Zobaczmy dalej jeszcze. Rycerz monet, czwórka buław i siódemka kielichów. Tak mi przeszło przez myśl właśnie, że może jakby wy się zastanawiacie, dlaczego tak jest, dlaczego z tą osobą tak jest, dlaczego wy jesteście w takiej sytuacji. Chociaż w takich sytuacjach można, czekajcie, dziewiątka buław, wieża i siódemka monet. Powiem tak, jestem jak najbardziej za, lubię sobie pofilozofować, jestem jak najbardziej za takim zrozumieniem głębszym sytuacji, no dlaczego mnie to spotkało, dlaczego w moim życiu coś takiego mi się przydarza. Ale jednocześnie mam wrażenie, że nie zawsze to pytanie dlaczego albo szukanie takiego zrozumienia pomaga. Jakby nie w każdej sytuacji albo nie w każdym momencie. Bo są sytuacje, w których jakby odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta i niekoniecznie da nam odpowiedź czy podpowiedź na to, co zrobić w danej sytuacji. I to, co tutaj widzę, to mam wrażenie, że nie w tym momencie przynajmniej, nie jest aż tak bardzo istotne to, dlaczego was ta sytuacja spotyka, co bardziej to, co powinniście teraz w tej sytuacji zrobić i w którym kierunku pójść. Więc raczej niż dlaczego, zaczęłabym się zastanawiać, po co? A na przykład po co mam zostać w tej sytuacji? Albo na czym mi zależy? Do czego ja chcę dążyć? Bo też często mówię, jak mamy taką sytuację, gdzie mamy jakby dwie drogi, którymi możemy pójść przez życie. I zastanawiamy się, którą wybrać. I często to jest tak, że właśnie stoimy w jednym miejscu, tuż przed tym wyborem. I wiecie, wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie na takiej drodze gdzieś, na, nie wiem, w lesie, na polanie. Jak jest jedna droga i rozchodzi się na dwie, to często te dwie drogi obok siebie, one są jakby wciąż blisko, tak? I one się wydają na początku, jakby szły w sumie równolegle. I wyglądają prawie, że tak samo. Tak? Jedna jedzie trochę bardziej w prawo, druga trochę bardziej w lewo, ale one wydają się bardzo podobne. Dopiero z czasem one się rozchodzą bardziej i się okazuje, że jedna prowadzi gdzieś, nie wiem, w jakąś dolinę, jakieś bagna, błoto, nie wiadomo co, w jakieś chaszcze,
a druga może na jakąś fajną polankę albo na jakiś ładny szczyt góry. Więc to, co warto sobie zadać w takich sytuacjach, jakie pytanie warto sobie zadać w takich sytuacjach, to zastanowić się, dokąd ja chcę dojść w swoim życiu. Jaki cel chcę osiągnąć? Co jest dla mnie ważne w takiej, wiecie, długoterminowej perspektywie? Jakie mam wartości, którymi się kieruję w swoim życiu? Co jest dla mnie właśnie ważne, co będzie dla mnie ważne za parę lat, albo gdzie chciałbym być za parę lat, co jest dla mnie taką wartością nadrzędną, co chcę osiągnąć, czym się kieruję, idąc przez życie. I zobaczyć wtedy, która z tych dróg, która z tych opcji, które macie teraz do wyboru, może was do tego waszego celu doprowadzić. Bo to, co tutaj widzę, to jest no właśnie dużo takiego skupiania się na tym, co jest tu i teraz, na tym, na co nie macie żadnego wpływu, dużo takiej dezorientacji i dużo poczucia bezradności. No właśnie. I jeszcze gdyby to wam do tej pory pomogło, to spoko. Ale jeżeli myślicie w ten sposób już od jakiegoś czasu, szukacie rozwiązania w ten sposób i do tej pory wam to nie pomogło i do tej pory tego rozwiązania nie znaleźliście, no to myślę, że najwyższy czas po prostu popatrzeć z innej perspektywy, z takiej właśnie długoterminowej, że dokąd ja chcę iść tak naprawdę i która z tych opcji, przed którymi stoję, mnie do tego doprowadzi i ewentualnie jakie opcje, jakie możliwości mam, miałabym po drodze do tego celu. Tak? Czyli na przykład jeżeli, załóżmy, że chodzi tutaj o zostanie w jakiejś relacji albo w jakiejś sytuacji, albo porzucenie tej relacji, porzucenie tej sytuacji, pójście jakąś zupełnie inną drogą. Więc jeżeli zostanę, to jakie mam opcje i czy ta druga strona jest gotowa i chętna do tego, żeby podjąć się tych prób, zmiany czegoś, co was tutaj rani, co was męczy, czy może nie i może korzystniejsze jest to, żeby pójść inną drogą i ewentualnie zastanowić się, jakie opcje macie wtedy, co wtedy możecie ze swoim życiem zrobić. Możecie też jeszcze zamknąć sobie na chwilkę oczy, usiąść wygodnie i zamknąć oczy wtedy, i zastanowić się, jakby spróbować tak poczuć w ciele, tak? Wyobraź sobie, że zostajesz w tej sytuacji, w której jesteś i wczuj się w to po prostu. I zobacz, jak ci z tym jest. Czy czujesz takie, że ja chcę tutaj być, bo czuję, że jest jeszcze jakieś rozwiązanie, o którym nie pomyślałam albo nie pomyślałem i chcę jeszcze spróbować i chcę jeszcze tego rozwiązania poszukać i mam jeszcze siłę na to, żeby zawalczyć o tą sytuację? A może nie, a może mnie to już tak przygniata i czuję już taką niechęć, że już nie mogę tutaj ani dłużej chwili, ani jednej chwili dłużej wytrzymać. I za chwilę sobie weź oddech i pomyśl o tej drugiej opcji, że co jeżeli zostawię to, co jeżeli zmienię. Może jest jakiś konkretny pomysł, nie wiem, może chodzi o twoją sytuację w pracy. I co jeżeli zmienisz na przykład firmę, w której pracujesz, jeżeli zmienisz pracę, może zmienisz branżę całkiem. Co jeżeli może wyjedziesz gdzieś za granicę albo zostaniesz, w zależności co jest, czy wrócić, czy macie skądś, gdzie jesteś. Może to jest jakąś opcją. Więc co jeżeli wybierzesz tą drugą opcję i spróbuj zobaczyć, jak się z tym czujesz. Czy jest ci lżej, czy jest ci ciężej, czy czujesz taką zachętę do tego, żeby spróbować, taką ekscytację. Czy raczej nie, kompletnie nie i jakby nie ciągniecie w ogóle w tą stronę. Więc zobaczcie po prostu tak w sobie, no nie? Jakby z myślą właśnie o takim, jak to będzie wyglądać w takiej dłuższej perspektywie czasu. Za rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć. Jak to się może potoczyć?
Okej, zobaczmy jeszcze z kart emocji, co tutaj mamy odnośnie tej sytuacji. Karta poczucia akceptacji, bezsilność, skrucha, obawa. I jeszcze jedną rzecz tutaj zauważyłam. Jeżeli, tak jak mówiłam na początku, że może jesteście w jakiejś trudnej bardzo sytuacji, racjonalnie wiecie, że to czas to zostawić, ale właśnie może jest jakiś element, który was tutaj trzyma. Więc zastanówcie się też, co to jest za element. Bo może jest coś, co ta osoba albo ta, nie wiem, praca, jakaś tam firma, cokolwiek, jakakolwiek sytuacja wam daje, czego bardzo potrzebujecie, czego wam bardzo brakuje, na czym wam bardzo zależy. Mimo tego, że 99% tej sytuacji jest w ogóle do bani, ale jest jakiś jeden element może, który was tutaj trzyma. Więc jak uświadomicie sobie, co to jest, dobrze sprecyzujecie, co to takiego jest, jaka wasza potrzeba jest tutaj spełniana, to zastanówcie się, w jaki inny sposób możecie tą swoją potrzebę zaspokoić. Bo może się okazać, że wcale, być może wcale ta osoba czy ta sytuacja nie jest jedynym rozwiązaniem do tego, żeby dać wam to, czego potrzebujecie. I wtedy jakby zmienicie perspektywę, zobaczycie, że macie inną opcję na to, żeby dostać czy zaspokoić właśnie tę potrzebę, która tutaj jest zaspokajana, no to łatwiej wam będzie podjąć jakiś krok. Nadzieja i karta szczęście. Może to być też taka obawa przed tym, że zrezygnuję z tego, co znam i zaryzykuję na coś, czego nie znam i co jeżeli w tym nieznanym się nie spełnię, tak? Co jeżeli w tym nieznanym będzie jeszcze gorzej na przykład albo nie będzie tak dobrze, jakbym tego chciał czy chciała. Ale wiecie, no z tym też można sobie popracować, tak? Tylko kwestia tego, żeby sobie uświadomić, co jest tutaj tym takim elementem, który was blokuje. Który was jeszcze trzyma tutaj w tym, od czego chcecie odejść. Chyba, że nie chcecie, bo może też tutaj w tym procesie sobie uświadomicie, że wcale nie chcecie, że jeszcze jest, widzicie jakąś szansę rozwiązania tej sytuacji i spróbujecie, no nie? Ok, zobaczmy jakąś poradę dla was. Karta, mamy czerwone i wybacz, wybaczenie. I karta oczekiwania, nie musisz szukać niczyjego jakby potwierdzenia. Nie musisz szukać, brakuje mi słowa. Nie musisz spełniać niczyich oczekiwań, o może tak to powiem. Więc z tym wybaczaniem, no ja ogólnie mam takie inne podejście do wybaczania, nie na zasadzie, że sobie powiem, że dobra, już wiem, że muszę komuś wybaczyć, po prostu dla świętego spokoju, albo dlatego, że chcę być taka dobroduszna i wszystkim wybaczać. Dla mnie wybaczenie jest jakby wynikiem, efektem zrozumienia danej sytuacji i jakby pogodzenia się w tym tak wewnętrznie, na zasadzie znalezienia takiego spokoju wewnętrznego, tak? Które przychodzi często przez zmianę perspektywy, zmianę swojego nastawienia do danej sytuacji. Czyli tutaj z tą kartą nie musisz nikomu niczego udowadniać, tak? Czy nie musisz spełniać niczyich oczekiwań. No może na takiej zasadzie, może to jest coś właśnie takiego uwalniającego, że może tkwicie jeszcze w jakiejś sytuacji, bo czujecie się zobowiązani wobec kogoś, tak? Bo chcecie kogoś zadowolić, bo może macie poczucie, że ktoś od was tego oczekuje, żebyście w tej sytuacji tkwili. I jeszcze jak patrzę tutaj na te dwie karty i pomijając już jakby to, że ta karta jest podpisana przebaczenie, a jak patrzę na nie obydwie, to tutaj mamy tą osobę, która siedzi właśnie w tej wannie
Tak jakby ona była tutaj w ogóle, gdzie ktoś siedzi w wannie tak w ubraniach na co dzień. No, tak jakby ona była po prostu w jakiejś sytuacji, w której kompletnie nie chce być, do której kompletnie nie pasuje, na siłę, po to, żeby właśnie kogoś zadowolić. A tutaj mam osobę, która po prostu siedzi sobie sama, jakby wolna, w miejscu, do którego pasuje. Jakby no, na łonie natury sobie siedzi, tak? Więc taka porada, żebyście się zastanowili może, na ile chcecie być w tej sytuacji, w której jesteście, na ile jesteście w niej z własnego wyboru, a na ile właśnie czujecie, że jesteście w jakiś sposób, może nie dosłownie przymuszani, ale że robicie to może dla kogoś właśnie, żeby kogoś zadowolić, mimo tego, że wy nie jesteście wcale w tym szczęśliwi, żeby kogoś może nie zranić, mimo że ranicie samych siebie, żeby spełnić właśnie czyjeś oczekiwania, żeby ktoś był zadowolony, mimo że wy nie jesteście kompletnie z tego zadowoleni. No właśnie, więc taka porada, że nie musisz naprawdę niczyich oczekiwań spełniać. Że jedyną osobą, wobec której masz obowiązek, masz taką odpowiedzialność największą, jesteś ty. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała kamień słoneczny i kartę ogrom szczęścia, co do której mam trochę mieszane uczucia, jak na nią patrzę. Więc przejdę dalej do ogólnej energii, zobaczymy, co dalej z tą kartą. Więc zacznijmy od właśnie Waszej ogólnej energii, zobaczymy, jakie macie samopoczucie. Co u Was słychać? Karta koło fortuny. Głupiec. Sąd ostateczny i karta wieża. Trochę jakby, no właśnie, tutaj też trochę takie mieszane uczucie. Jakby z jednej strony wszystko dobrze, jakiś nowy początek, może postawiliście na siebie, wybraliście siebie, nie wiem, przestaliście, wiecie, patrzeć na kogoś i zadowalać wszystkich dookoła i bardziej skupiać się na tym, co jest dla Was ważne, co Wam sprawia radość, czego Wy chcecie, co Wy chcecie osiągnąć. Ale tak jakby to nie było takie proste, bo tak jakby trochę wywoływało Was wyrzuty sumienia z tego powodu. Jakbyście się zastanawiali, czy kurczę, czy nikt teraz nie powie, że jestem egoistą, czy egoistką, czy może teraz, wiecie, mnie wykluczą tutaj z jakiejś grupy, czy będą o mnie mówić złe rzeczy, czy ja na pewno mam prawo, żeby tutaj wybierać siebie i stawiać na siebie. Więc właśnie wracając do tej karty i tych mieszanych uczuć, które tutaj miałam. Miałam takie wrażenie, pokażę tą kartę, mam tutaj taką osobę, która sobie tak ładnie tutaj w sukience z balonikami lekko stoi, uśmiechnięta, jakby niby wszystko okej, ale tu pod spodem mamy takie jakieś jajko czy kamień, cokolwiek to jest, czy jakaś kłódka z dziurką od klucza. Tak mi się skojarzyło, że kurczę, tak jakby tutaj było coś ukrywane, że jest jakby na zewnątrz wszystko fajnie, spoko, ale coś tutaj takiego ciężkiego, niemiłego jest jakby zamiatane pod dywan i ukrywane pod kluczem. I no właśnie mam poczucie, że to takie poczucie winy, jakieś wątpliwości co do tego, czy ja mam prawo na moje, na to szczęście, jakby to było tym, co jest ukrywane, tym, co jest zamiatane pod dywan, czyli czujecie to, ale staracie się to ignorować i skupiacie się bardziej na tym, na tej nowej wersji siebie, na tym, że sięgacie teraz po swoje. No właśnie, ale jak patrzę na tą wieżę, jak patrzę na tą wieżę to i na tą kartę tutaj sąd ostateczny, to mam właśnie mocno taki lęk się we mnie odzywa, że co jeżeli mnie teraz wykluczą z towarzystwa, co jeżeli wszyscy mnie przestaną lubić teraz i stracę wszystkich i co jeżeli zostanę całkiem sama albo całkiem sam przez to, że stawiam na siebie, przez to, że wybieram siebie, przez to, że wybieram swoje szczęście.
Dalej mamy kartę śmierć, ósemka kielichów, czwórka monet. No wiecie, właśnie to nie jest wcale takie łatwe. No wszędzie się teraz mówi pokochaj siebie, wybieraj siebie i tak dalej. I to jest bardzo ważne, dlatego że my przez większość czasu, większość społeczeństwa naszego polskiego, przez większość życia byliśmy właśnie tak uczeni i no, dla mnie to jest tresura, czyli tresowani, żeby rezygnować z siebie, zadowalać wszystkich, robić to, co wszyscy chcą i wszystkim próbować dogodzić i kompletnie po prostu rezygnować z siebie. I wmawia nam się, że to jest takie szlachetne i takie wspaniałe, tylko no, czy aby na pewno, bo do czego to prowadzi? Koniec końców prowadzi to do jednej wielkiej frustracji, do tego, że ludzie sami siebie nie potrafią poczuć, nie wiedzą sami, czego chcą, próbują zadowalać innych, którzy też wcale nie potrafią być zadowoleni i nic jakby nic im radości nie sprawia, więc cokolwiek robimy dla innych, to i tak nie przynosi takich efektów, jakbyśmy chcieli. A przez to, że nie robimy nic dla siebie, jakby samo to, że robimy coś dla kogoś i wszystko jest niewystarczające, to już budzi w nas frustrację, no nie? I takie poczucie, że jestem do niczego i co próbuję i próbuję i cokolwiek nie robię, to nic nie działa. A z drugiej strony, no właśnie sami, jakby dla nas też nikt nie robi, albo to, co jakieś osoby próbują robić, no to też jest takie nieudolne i to nie jest naprawdę tym, czego my potrzebujemy, więc nam też jest mało, więc mamy po prostu bandę ludzi, z których wszyscy są niezadowoleni, niespełnieni, sfrustrowani, więc no właśnie, jak zaczynamy o siebie dbać, zaczynamy wsłuchiwać się w siebie, spełniać swoje marzenia, spełniać jakieś swoje marzenia, swoje jakieś cele, swoje potrzeby, no to się zaczynamy wyłamywać, tak? I czasem, owszem, pojawiają się osoby, które będą nam to wytykać i którym się to nie podoba, ale o wiele częściej mam wrażenie, że to jest nasz taki wewnętrzny krytyk, który nam tego zabrania, przez to, że byliśmy po prostu tak nauczeni, że tak nie można i tak się nie robi i że to jest coś złego. Więc stąd teraz takie właśnie rozdarcie, że z jednej strony chcę iść do tego, żeby postawić na siebie, żeby zadbać o siebie, bo czuję, że mi to służy, że czuję, że wtedy jestem lepszą tak naprawdę osobą, tak? Bo jestem spełniona i nawet jeżeli robię coś dla kogoś, to wtedy to jest takie bardziej bezwarunkowe, że to nie jest na zasadzie, że dobra, to ja zrobię dla ciebie, a ty teraz możesz zrobić dla mnie, bo jak nie, to się obrażę. Tylko jak ja jestem spełniona, to mogę zrobić to coś dobrego też dla kogoś innego i jakby ja nic na tym nie tracę. I wtedy to jest takie, wiecie, szczere, prosto z serca, tak? A nie takie wyszarpywanie od siebie nawzajem czegoś. Więc no, jakby idziecie w tym kierunku i czujecie, że to jest dobre, czujecie się z tym lepiej, jest wam lżej, ale właśnie odzywa się ten wewnętrzny krytyk. Dla części z was to może właśnie jakieś osoby z waszego otoczenia, które to krytykują. No i właśnie z tego powodu pojawia się taka obawa, że co jeżeli wybiorę siebie, ale zostanę całkiem sama albo całkiem sama. Karta umiarkowanie, sąd ostateczny i siódemka buław. Więc ciągle tutaj jak patrzę na te karty, widzę takie no, rozdarcie. Także chcę iść za tym, ale ciągle jakby z jakimś takim przeciwem się spotykam. Albo właśnie z zewnątrz od jakichś osób, albo takim wewnętrznym, że coś mnie we mnie po prostu hamuje i jakby sama sobie, czy sam sobie na to nie pozwalam. Karta diabeł, paś mieczy i rycerz monet. Powiem wam tak, nawet ze swojego własnego doświadczenia, że to jest po prostu proces, przez który warto przejść. Może nie jest łatwy, ale na pewno jest warty zachodu. To też nie ma się z czym śpieszyć i na siłę przepychać, że wiecie, jak czujecie jakiś opór, czujecie wątpliwości, to też nie chodzi właśnie o to, żeby to ignorować i tłumić, właśnie zamykać tutaj, zamiatać pod dywan, zamykać te emocje na cztery spusty, żeby tylko przejść do przodu i stawiać na siebie,
No bo te emocje, które tłumicie, one wam wybiją prędzej czy później. I zderzycie się, wiecie, z takim, no, ze ścianą. Czyli to wszystko wywali, jeszcze gorzej się będziecie czuli niż czujecie się teraz. Więc jak to fajnie zrobić? Po prostu iść sobie krok po kroku, tak? Tak jak idziecie do przodu, zajmujecie się bardziej sobą, zwracacie bardziej uwagę na siebie, ale widzicie, że zaczynają się odzywać jakieś wątpliwości. Może właśnie znajomi coś zaczynają gadać albo wam wytykać. Zatrzymajcie się na chwilkę. Słuchajcie się też w tego wewnętrznego krytyka, co on dokładnie mówi. Posłuchajcie, co ci znajomi mówią. Nie na zasadzie, żeby słuchać, co oni mówią i robić to, co wam mówią, to, co wam każą, albo wiecie, znowu się jakby dostosowywać do nich, tylko po prostu tak posłuchać, że o czym oni do mnie mówią, tak? Jak ja się z tym czuję, co się we mnie pojawia, jakie wątpliwości, posiedzieć sobie z tym, popracować sobie z tymi emocjami, z jakimiś wątpliwościami. Wiecie, na spokojnie, okej, nie wiem, pojawia wam się może właśnie poczucie winy z tego powodu, nie wiem, że komuś powiedzieliście nie, że nie wiem, komuś, nie wiem, pieniędzy nie pożyczycie na przykład, dlatego że sami wolicie sobie jechać na wakacje, tak? Bo na nie zasługujecie. Więc posiedźcie sobie po prostu z tym, jak się czujecie, przemyślcie sobie to na spokojnie, może skorzystajcie z jakiejś, nie wiem, terapii, jakiegoś coacha, pooglądajcie, nie wiem, przeczytajcie jakiś poradnik na ten temat, pooglądajcie jakieś filmiki na YouTubie, mnóstwo fajnych rzeczy jest, z których naprawdę można za darmo nawet skorzystać. Więc zamiast po prostu przejść do przodu, tak, na siłę i ignorować to, co się pojawia, te trudne emocje, to idźcie sobie powolutku do przodu, tak? Może to będzie na zasadzie dwa kroczki do przodu, jeden do tyłu, bo jeszcze właśnie się odezwą jakieś trudne emocje, którym będziecie musieli się przyjrzeć. Właśnie z tym poczuciem winy posiedzieć, jakby ze samym sobą porozmawiać w takim kontekście, żeby dać sobie pozwolenie, siebie trochę przegadać na to, że kurczę, no ja mam prawo przecież wybierać na przykład na co ja swoje pieniądze przeznaczam, tak? Jeżeli jak mam ochotę je przeznaczyć na drogie wakacje, to mam do tego prawo i nie muszę ich nikomu pożyczać, tak? Zwłaszcza jakiejś osobie, która wiem, że i tak na przykład nie odda. Więc wiecie, taki chodzi o to, żebyście dali sobie po prostu czas na te zmiany. Że to jest normalne, że takie wątpliwości się pojawiają. To jest normalne, że będą się pojawiać właśnie jakieś osoby, które mogą wam to wytykać i mogą mieć pretensje o to. Co nie znaczy, że macie rezygnować z siebie i robić to, co ktoś mówi, tak? Chodzi o to, żeby się po prostu temu przyjrzeć, zastanowić się, krok po kroku sobie to przetrawić na spokojnie. Przemyśleć, tak jak mówiłam, właśnie może skorzystać z jakichś innych źródeł, które pomogą wam to jeszcze przeprocesować w jakiś sposób. I kroczek po kroczku będziecie po prostu szli w swoim kierunku z taką uważnością na siebie, z takim też szacunkiem do tych trudnych emocji, które się w was pojawiają, też z szacunkiem do tego, jakby do waszej przeszłości. Do tego, kim byliście do tej pory, tak? Nie na zasadzie, że ja odcinam teraz w ogóle całe ego i się pozbywam tego, kim byłam, no bo dla naszego mózgu to jest też trochę jak śmierć i będzie się ratować i będzie was odciągać od tego, tak? Od tych zmian. No bo to nie o to chodzi, żeby jakby co zabić swoje ego, co to, dla mnie to jest w ogóle dziwny koncept. Tak jakby brak szacunku. No, do swojej przeszłości, do tego, jakby kim jesteście, tak? I tych wszystkich wydarzeń, które was ukształtowały. No to tak nie jest, to też było ważne i to jest częścią was. I owszem, jak najbardziej jestem za tym, żeby zmieniać takie rzeczy, ale żeby to zrobić tak płynnie i właśnie z takim poszanowaniem, z taką uważnością dla siebie, a nie takim, wiecie, chamskim odcinaniem tego, kim jestem, i udawaniem nagle robieniem z siebie kogoś innego. No to jest tak, wiecie, jak ktoś zaczyna dietę, której nie przemyśli, nie zaplanuje, tylko obcina połowę kalorii, tak? Okej, może 3 dni tak wytrzyma w najlepszym wypadku, ale później się po prostu nawcina byle czego, żeby tylko zaspokoić głód. I w takich sytuacjach jest podobnie. No, ta stara
część to ego się odezwie i wypłynie na powierzchnię, tak? I jeszcze gorzej będzie niż było wcześniej. Dlatego po prostu tak łagodnie, krok po kroku, z taką uważnością na wszystko, co się odzywa, tak? Dajcie sobie na to czas, idziecie w dobrym kierunku, jak najbardziej macie prawo zadbać o siebie, postawić siebie na pierwszym miejscu, wybrać siebie i to, co jest dla Was ważne, to, co jest dla Was istotne, ale no, nie trzeba tego robić po prostu naraz i na siłę, przeciwko sobie samemu. Ok, zobaczmy jeszcze z kart emocji. Karta osamotnienie, no właśnie, ten element osamotnienia już znowu się tutaj pojawia. To też nie musi być na takiej zasadzie, że... Może inaczej, no właśnie. Jak robicie coś takiego powoli, to wy się powoli zmieniacie, macie uważność, obserwujecie też swoich bliskich, znajomych, macie jakby czas, przestrzeń na to, żeby też może przedyskutować pewne rzeczy, porozmawiać z kimś, może coś wytłumaczyć, pokazać swoją perspektywę. Czasami się okaże, że druga strona to zrozumie, czasami nie. Ale nawet jeżeli nie, to też spokojnie macie czas na to, żeby rozejrzeć się za innymi znajomościami, za nowymi znajomymi, jakieś inne relacje nawiązać już na takiej podstawie tej nowej wersji siebie, powiedzmy, tak? A jak idziemy tak, wiecie, na siłę, że ja chcę się zmienić, to często właśnie mamy tendencję, żeby odcinać wszystkie relacje, bo nagle ktoś jest przeciwko naszym zmianom i robimy to, wiecie, tak wszystko jakby naraz, no i później właśnie jest też taki duży lęk przed tym, że zostaniemy zupełnie sami. Nie mówię, że takie relacje trzeba utrzymywać, jak ktoś nie potrafi uszanować tego, że no, dbamy teraz o siebie i stawiamy teraz na siebie i nie będę na przykład pożyczać pieniędzy właśnie komuś, kto ich nie oddaje. No to wiecie, no ja wcale nie jestem za utrzymywaniem takich relacji, ale no, na pewno nie trzeba robić, wiecie, nie trzeba odcinać wszystkich znajomości naraz, tak? Nie trzeba działać jakby w tym wszystkim przeciwko sobie, tylko w zgodzie ze sobą. Niepewność, skrucha. No, dokładnie to samo, co tutaj mówiłam. Że takie poczucie winy, że wy coś robicie źle. Albo że nie macie prawa, żeby iść w tym kierunku. Że nie macie prawa o siebie zadbać. Macie prawo. I idziecie w dobrym kierunku. Ale to jest duża zmiana. Duża zmiana was samych, duża zmiana waszej osobowości. I dlatego tak ważny jest tutaj ten czas, dlatego tak ważne jest to, żeby robić właśnie ten po kroczku, powoli do przodu, żeby się przyglądać wszystkiemu, co się w was dzieje, żeby wsłuchać się też w to, co się odzywa i sobie powoli z tym pracować, powoli to jakby zrzucać te warstwy takie z siebie, no a nie tak naraz wszystko. Żeby mieć właśnie też czas na to, żeby zrozumieć, jakby nie tylko robić i nie tylko odcinać się, nie tylko, wiecie, tak opryskliwie stawiać na swoim, ale też żeby zrozumieć, jakby sobie samemu wytłumaczyć, że tak, że ja mam po prostu na to, do tego prawo, bo jak wy czujecie i czujecie swoją wartość i jak ta nowa wiedza jest w was taka osadzona i wy się czujecie z tym pewnie, to wychodzi zupełnie z innej perspektywy, jakby z innej przestrzeni, że to jest tak, tak jakby naturalne w pewnym momencie, czy właśnie stawianie granic, czy wybieranie siebie jest takie taką pewnością siebie, taką zdrową pewnością siebie, takim poczuciem wartości przepełnione, a nie na zasadzie, że ja mam wątpliwości, ale szarpie się słowami z innymi osobami, tak? Bo wtedy to jest taka przepychanka, że my chcemy wyszarpać to od kogoś to, żeby dał mi zgodę na to, żebym ja mogła być sobą, tak? I wtedy to są tylko słowa. I wtedy jak powiecie, nie wiem, dla przykładu, jakby ciągnąłem ten sam przykład, powiecie komuś, że nie pożyczę ci pieniędzy, bo chcę jechać na wakacje i że ja mam na to prawo, do tego prawo, to ta osoba jakby, jeżeli wy tego nie czujecie, a tylko mówicie, to ta osoba też tego nie czuje.
jakby czuje taką sprzeczność i będzie zachowywać się adekwatnie do tego, co wy czujecie, jak wy się z tym czujecie, czyli będzie wam robić problemy i będzie wam wytykać, że nie, nie macie prawa, bo wy nie czujecie, że macie na to prawo, do tego prawo. Ale jak poczujecie, to wystarczy, że powiecie raz i nie trzeba nikomu tłumaczyć na 500 sposobów i nie trzeba się tłumaczyć po prostu z tego, co wybieracie. Po prostu powiecie raz i ta osoba to szanuje, bo wy jesteście przepełnieni tym, że ja czuję, że ja mam na to zgodę, że ja mam do tego prawo. Karta ekstaza, duma i napięcie. Ok, więc no tak po tych kartach czuję, że wy czujecie, że to jest dla was dobre, czujecie, że idziecie w dobrym kierunku, tylko po prostu pojawia się dużo wątpliwości co do tego, tak? Więc no warto, żebyście też nie ignorowali tych wątpliwości, nie ciągnęli na siłę, nie parli na siłę do przodu, ignorując to, że jakieś wątpliwości się w was pojawiają, czy jakieś poczucie winy nawet, czy cokolwiek, tylko po prostu tak spokojnie, krok po kroku. Ok, jak coś się pojawia, to się temu przyjrzyjcie, zastanówcie się skąd, dlaczego, jak to możecie przetransformować w sobie. Nie wiem, poczytajcie więcej na ten temat, tak, żeby się bardziej uświadomić, jakby utwierdzić w tym, że macie prawo iść w tym kierunku, w którym idziecie, a nie po prostu szarpać się też tak ze samym sobą, czy ze samą sobą w tym kontekście. Okej, okay. I weźmy jakąś poradę dla was. Karta wieża. Odetnij się i zrelaksuj. I karta zła królowa. Zasługujesz na sugar, zasługujesz na cukier, a nie na sól. No właśnie, to jest takie przewrotne trochę, nie? Bo tak jak mówiłam, że jak zaczynamy wybierać siebie, to dla innych jesteśmy tą złą osobą, ale tak naprawdę no, zasługujesz na to, co dobre, a nie na to, co złe. Zasługujesz na to, żeby korzystać ze swojego życia, a nie wiecznie się poświęcać innym. Więc tutaj też tą kartą wieża, ona trochę jest, oczywiście ma inne znaczenie niż ta wieża tutaj w tarocie. Czuję, że właśnie taka, no tutaj mam osoby w takiej pozycji jogi i też stoję jakby na głowie, więc tak mi się kojarzy właśnie z tym, żeby dać sobie właśnie na to czas, tak w takim relaksie przez ten proces przechodzić i też dać sobie dużo czasu na to, żeby patrzeć jakby z różnych perspektyw na swoją sytuację w takim kontekście, że jakby nie tylko ze swojej, jak wchodzicie w jakąś sytuację, tak, i czujecie na przykład poczucie winy, bo komuś powiedzieliście, że nie, coś tam, odmówiliście komuś czegoś, to może warto też się zastanowić, jakby spojrzeć na to z innej perspektywy, w takim kontekście, że co gdybyście wy kogoś o coś poprosili i ta osoba by powiedziała, że nie, czy tam cokolwiek wy odpowiedzieliście komuś, tak, jakbyście byli w zupełnie odwrotnej sytuacji, jakbyście wy na to zareagowali. I bo czasami nam się wydaje, że ktoś jest oburzony naszym zachowaniem, ale jak się zastanowimy, że kurczę, no gdyby mi ktoś powiedział, że nie zrobi czegoś tam, no to w sumie bym zrozumiała, tak? Nie byłabym taka wcale oburzona. Więc warto też w ten sposób po prostu popatrzeć, jak może ktoś inny mnie widzi, jak ktoś inny, jakbym ja zareagowała na przykład na tą samą sytuację, gdybym była właśnie po drugiej stronie. Bo często jest tak, że właśnie zakładamy, że ktoś coś zinterpretował, czy na nas popatrzył w jakiś konkretny sposób, a się okazuje, że w sumie może niekoniecznie, że nie zawsze tak jest. Może warto zapytać też tą osobę, jeżeli jest przestrzeń na taką rozmowę, dopytać właśnie, jak ta osoba to odebrała, bo często właśnie nam się wydaje, że ktoś powiedział coś, bo myślał to i tamto, a jak porozmawiamy, to się okazuje, że w sumie wcale nie, że ta osoba wcale nie była zła, tylko no nic, po prostu zaakceptowała, że czegoś nie chcemy zrobić, tak, i poszła kogoś innego poprosić o pomoc, tak, a nam się wydaje, że już koniec świata i ta osoba się na nas obraziła, jak nie wiadomo, jak ją zraniliśmy, więc no więc coś takiego, albo sami możecie spróbować jakby postawić się w sytuacji drugiej osoby, albo dosłownie po prostu zapytać,
I tam, gdzie jest jakaś niewiadoma, gdzie zakładacie, że ktoś coś pomyślał albo ktoś coś poczuł, możecie to jakby wyjaśnić i wiedzieć wtedy, jak było, tak? Bo naprawdę bardzo często się okazuje, że druga strona widzi daną sytuację zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Okej, okay, no dobrze. W takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.